W dniu 14 listopada funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Tomaszowskiej Komendy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 27 lat, którzy 11 listopada około godziny 3 nad ranem dokonali kradzieży olejów silnikowych z jednej z tomaszowskich stacji paliw. Mężczyźni wykorzystali sytuację, że sprzedawczynie zajęte były obsługą klientów stacji i zabrali z półki łącznie 12-litrowych butelek oleju. Ponadto dokonali także kradzieży mydła, żeli antybakteryjnych oraz płynów do spryskiwaczy. Całość zdarzenia zarejestrował monitoring, dzięki któremu personel stacji ujawnił fakt kradzieży. Łączna wartość skradzionego przez nich towaru to ponad 1000 zł. Tomaszowscy kryminalni, mający bardzo dobre rozpoznanie na podległym terenie, bez problemu rozpoznali wizerunek sprawców, których zarejestrowały kamery. Mężczyźni zostali zatrzymani. Następnie ogłoszono im zarzuty dokonania kradzieży. Oboje przyznali się do zarzucanych im czynów. W wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych jednego ze sprawców, policjanci odnaleźli skradzione oleje oraz płyny do spryskiwaczy. Sprawa jest rozwojowa. Jak ustalono, ci sami sprawcy mogą być także odpowiedzialni za dokonanie innych kradzieży, jakie w ostatnim czasie miały miejsce na terenie tomaszowskich stacji benzynowych. W dniu 13 listopada w Łodzi w oddziale prewencji policji odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości, Dnia Służby Cywilnej oraz ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy. Gospodarzami tej uroczystości była kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z inspektorem Dariuszem Banachowiczem na czele. Podczas uroczystości wręczane zostały medale dla zasłużonych policjantów oraz medale za długoletnią służbę w policji. Medalem za długoletnią służbę odznaczony został komendant powiatowy policji w Tomaszowie Mazowieckim, podinspektor Mirosław Domański. Ponadto wyróżniono medalami za zasługi dla policji nadanymi przez ministra spraw wewnętrznych pana Jacka Cichockiego osoby spoza policji, między innymi komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, brygadiera Romana Pająka. W dniu 16 listopada około godziny 20 policjanci zostali powiadomieni o zakrwawionym mężczyźnie leżącym przed bramą na jednej z tomaszowskich ulic. O zdarzeniu informowała kobieta, której sposób wypowiadania się wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, potwierdzili zaistniałą sytuację. Pomimo podjętej natychmiast akcji reanimacyjnej nie udało się uratować życia 56-letniego mężczyzny. Na miejscu oprócz pokrzywdzonego i 34-letniej kobiety, która zgłaszała zaistniałą sytuację, policjanci zastali także 49-letniego mężczyznę. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna znajdowali się pod wyraźnym wpływem alkoholu. Mieli w organizmach ponad 3 promile. Osoby te zostały zatrzymane do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Policjanci, wnikliwie badając okoliczności śmierci mężczyzny, ustalili, że w dniu zdarzenia, czyli 16 listopada, spożywał on alkohol razem z 34-letnią kobietą. Podczas wspólnej biesiady doszło pomiędzy nimi do sprzeczki, w trakcie której kobieta zadała ciosy mężczyźnie ostrym narzędziem, raniąc go między innymi w szyję. Ciosy te okazały się śmiertelne. Kobieta po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty dokonania zabójstwa. Sąd rejonowy na wniosek tomaszowskiej prokuratury zastosował wobec podejrzanej tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. Grozi jej najwyższy wymiar kary. Policjanci z Komisariatu Policji w Rokicinach wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w dniu 17 listopada około godziny 23.30 w miejscowości Budziszewice. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący samochodem marki Volkswagen T4, 20-letni mężczyzna, jadąc na prostym odcinku drogi, zauważył dwóch mężczyzn. Jeden z nich stał na jezdni, natomiast drugi na jezdni leżał. W momencie, kiedy kierujący Volkswagenem omijał wspomnianych mężczyzn, jeden z nich, ten, który uprzednio stał na drodze, wszedł bezpośrednio na tor jazdy samochodu i został potrącony. Mężczyzna ten, jak później okazało się, znajdował się pod wyraźnym wpływem alkoholu. Został on hospitalizowany na skutek odniesionych obrażeń. Lekarz, który przybył na miejsce zdarzenia, stwierdził zgon drugiego z mężczyzn, który uprzednio leżał na jezdni. Kierowca Volkswagena był trzeźwy.